Siemano, witam was. Trzeci odcinek z naszej, mojej przynajmniej ulubionej gierki. Odkąd wygrywam, to jest ulubiona. Możecie zostawić lajka na samym początku. Humankind. Kontynuujemy sobie naszą przygodę, naszą historię. Dosłownie naszą historię, bo tutaj w tej gierce się tworzy historię. Nam aktualnie idzie bardzo dobrze tworzenie tej historii. Mam nadzieję, że tak zostanie. Słuchajcie, zastanawiałem się przez chwilę, co my byśmy chcieli tak zrobić. Jaki jest nasz następny cel? I tak szczerze mówiąc, po jakimś tam dłuższym zastanowieniu stwierdziłem, że no fajnym pomysłem by było, skoro mamy taką ilość wojska, atakować chyba dalej, skoro udało nam się to zdominować. Wydaje mi się, że o, mogę tutaj w ogóle zasymilować tych ziomków, ale ja będę miał takie kary do limitu miast. Właśnie, miałem ten limit miast, kurwa, jakoś to zrobić, żeby ten limit miast był mniejszy. No, jakoś to połączyć te miasta. Zamiast miasta to zrobić z tego centrum administracyjne, tylko nie umiem tego zrobić. W sumie to może sprawdzę, jak to się robi, to tak na początku swoją drogą. Nie, niestety z tego co widzę, to jedyne co mogę to uwolnić to miasto. Pewnie ewentualnie mógłbym je też zburzyć, ale no, nie wiem czy konkretnie chciałbym to robić. No mamy za dużo miast. Możesz dodatkowo kontrolować dwa dodatkowe miasta, więcej niż cztery, którymi możesz jednocześnie zarządzać. Twoje imperium otrzyma karę 120 punktów, przepraszam bardzo, wpływów natury. I ocien gryncem. Trzeba jak najszybciej to kurde posel... O! Limit miast! Teologia, jak najbardziej. To jak najszybciej chcemy to zrobić. To może byśmy... A, no to teraz muszę wszystkich ludzi na tu przenosić, na naukę. A niech będzie, przenieśmy ich. Żeby każde miasto tutaj inwestowało aktualnie w naukę. I zmieniłem tutaj z przemysłu na z powrotem na to, żebyśmy tutaj inwestowali najwięcej w żywność. Potem w przemysł, a na końcu w naukę. No teraz tylko zmieniamy na to, żebyśmy tutaj poinwestowali w naukę, żeby to jak najszybciej się zrobiło. 9 tur będzie się robić. No i przede wszystkim niech ci sobie odpoczywają. No tych żołnierzy oczywiście wysyłamy tutaj. Tutaj plądrujemy mu, nie wiem jak to się nazywa, posterunek. No i wbijamy powoli na jego terytorium. Czemu jestem w stanie wypowiedzieć wojnę? Teraz nie, ale wiem, że tutaj mam różne takie rzeczy jak ucisk wiernych, rozumiesz? Moich wiernych chłop uciska, rozumiesz? Natychmiastowo składam żądania. I mój lud, moich ludzi on przetrzymuje, rozumiesz? To jest jakiś żart. Trzeba to natychmiastowo kurwa naprawić, bo to jest nie do pomyślenia. Moją ludność chłop przetrzymuje, ty. No i tutaj w co pójdziemy? Coś by się przydało pójść, tylko w co? W naukę? Bibliotekę. Biblioteka jest w sumie spoko. A to też tak turbo dużo nauki nam nie da. Plus dwa miejsca na badaczy, szkoła, no fajne te szkoły i to wszystko, ale generalnie to ja bym teraz poinwestował może w jakieś magazyny albo coś takiego. With 10 territories, you have built a city spanning more territory than your ancestors could have possibly imagined. Bossman! A co tu się dzieje? I ty, atakują mnie gnoje. Wycofka, wycofka. Ale ty fujarsony. A jestem im w stanie tą wojnę wypowiedzieć? Jestem, wojna zaskoczenia. Tylko czy my chcemy to już robić? Czy ja bym jeszcze sobie... Chyba bym chwilę odpoczął i podesłał wszystkie moje wojska pod jego granicę. Tak byśmy zrobili chyba. I wtedy zaatakowali tak raz i porządnie, żeby jeszcze jego sojusznik się najlepiej nie zorientował i nie dołączył do tej wojny i będzie w ogóle zajebiście. Ja tu ich gonimy cały czas. Gnoi. Tu zrobiliśmy jedną armię, niech się połączą, koniec tury. No i myślę, że teraz jest czas. It's time. It's time for the fun, man. Czas na zabawę. Dorzucamy tutaj wojsko. I jeszcze tutaj tymi podejdziemy bliżej. Tutaj mam jakieś opcje w ogóle do wybrania. Plus 25 wiary, plus 5 wiary, plus 20... A, procent wiary. Nie wiem, kliknę to. Nie chcę mi się dłużej zastanawiać nad tym. No i tutaj dusimy tych tutaj ziomków. Należy wypowiedzieć wojnę. A, czemu by nie? Tylko czekaj, na razie podbijmy trochę bliżej. I zaatakujmy ich. Jak najbardziej chciałbym im wypowiedzieć wojnę. Zwycięstwo. Czy ci dołączyli? Na razie nie przynajmniej, także super. No i czas na okupację. Do przodu, panowie. Here we go, man. Here we go again. Dobra. Coś takiego. Kto tu stoi bezczynnie? Ty stoisz bezczynnie.
Nie wiem, czy to dobrze, że ty idziesz tak naokoło, chyba nie. Ci nie chcę podbiegnął, koniec tury. No i co, wy tutaj okupacja, cyk. Oni w ogóle nie mają wojska, łeee, ziomuś. Proszę o wsparcie. Cyk, 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 tutaj jest jakieś wsparcie jeszcze, chyba tutaj miałem gdzieś wojska wcześniej, ale już widzę, niekoniecznie mam. No i tyle, chyba przejmę to z palcem. Po prostu zrobimy coś takiego. Nie coś takiego, coś takiego i po prostu ich zaatakuję od buta. Raczej nie powinienem stracić jakieś mega duże jednostek. Zero. Tyle, miasto przyjęte. A tutaj jeszcze moje miasto. No proszę cię bardzo, ty. No, już po mieście. Wszystko? Wydaje mi się, że wszystko, nie? Wymuś kapitulacji. Nie mogę jeszcze wymusić kapitulacji. Niesamowite to jest. Chłop nie ma w ogóle, kurwa, tych. Nie ma w ogóle stolicy, nic nie ma, ty. Czterech żołnierzy ma. Kurde, może to wygrać w sumie. Nie może. Dobra, klikam next turę i powinniśmy ich zmiażdżyć. W sensie powinniśmy, on się powinien poddać po prostu. Bo raczej nie ma szans odbudować to i wygrać tą wojnę. Tutaj co budujemy? Nie, zróbmy jakąś tam irygację, a to mi da jakieś tam... Chociaż tutaj bez sensu jest ta irygacja, bo tutaj na rzekę żywność. Tu przecież rzyk nie mam. Ani jednej nawet. Faktycznie bezsensowna ta irygacja, czy tam irogacja. Irygacja. Wieża obronna, albo mury. Albo biuro celnika, albo może w sumie naukę, co? Szkoła, dzielnica badawcza. Dom skrybów. To jest chyba fajne. Biblioteka. Zawsze jak będę miał więcej ludności, to będę miał więcej nauki w tym mieście. Całkiem spoko się to chyba wydaje. I mam jakąś nową zasadę do wprowadzenia. Plus jedno miejsce na rolnika na miasto, plus jedno miejsce na kupca. No wydaje mi się, że na rolnika zdecydowanie. No i co, stoimy w miejscu i nic nie robimy. Odpoczywamy naszymi tutaj żołnierzami. Bo on raczej już tu nie przyjdzie z odsieszą. Koniec tury. Jak tam jego nastroje? No tak właśnie myślałem, że właśnie zerowe są. Słuchaj, wymuszę na tobie kapitulację. No i no muszę, ja wiem, że to dziwne, ale no muszę od niego przejąć te wszystkie miasta. Chyba, że on by został moim wasalem w sumie. No ja za dużo tych miast jest. Zostań wasalem. Czemu nie chcesz zostać wasalem, ty? No nie chcę wasalem zostać. Okupacja, okupacja. Nie można tego zrobić, ponieważ pierwotne żądania strony zwycięskiej należy dodać jako warunki kapitulacji. Nie rozumiem. Poczekajmy może jeszcze chwilę. Wybierzmy przede wszystkim sobie nową epokę. No muszę rozkminić, co to za epokę wybierzemy, więc. Dobra, no wydaje mi się, że taka sama umiejętność. Wytężony umysł i dostajemy Akademię Zasłużonych. 3 polu nauki. 3 punkty nauki na polu z produkcją i generalnie w naukę idziemy. Niestety on ma beznadziejne tutaj ci Joseon. Kultura Joseon niestety ma beznadziejny jakiś statek. Znaczy statek generalnie jest chyba fajny, ale no wolałbym kogoś, kto nadupca jakimiś rakietami na przykład, no nie? To było chyba zdecydowanie lepsze. No ale oni mają te punkty nauki, kurde. Plus 2 nauki, plus 3 nauki na dzielnicę badawcze, na miasto, posterunek, plus 1 punkt nauki na badacza. No nie, no musimy iść w to. Nie ma takiej możliwości. Potwierdzam. Chyba gra mi dała fory, jak na początku pierwszego odcinka mówiłem, że bo gram samicą, to może gra mi da fory. Chyba dała. Ja chciałbym, żebyś został moim wasalem. Czemu nie mogę tego zrobić? Słuchaj, ja nie chcę twoich miejscowości. Chcę, żebyś został moim wasalem. Nie chcę tego, co ja tu okupuję, chcę ci to oddać. Jestem w stanie to zrobić? Jestem w stanie mu oddać te miejsca, żeby on został moim wasalem? No właśnie niekoniecznie. Chyba. Bo ja muszę to jąknąć. Nie ma chyba innej opcji. Prawie dziwnie by to nie brzmiało. Więc spróbuję wymusić. No nie wiem. No musiałem mu to jąknąć. To jest bez sensu, bo ja będę płacił takie kary. Że, no nie wiem, to jest bez sensu po prostu. Ja bym zrobił, teraz, nie wiem, no. Nie wiem, jak to rozegramy, szczerze mówiąc.
kurwa, nie wiem, zburzyć to miasto, gdzieś mogę je wyzwolić chyba, nie? Memphis. A weź wyzwolmy to miasto, uwolnij je. A, stracisz kontrolę i jego centra... A. No dobra, no niech będą... No muszę tak zrobić, no. Przecież mam takie minusy. Kurwa, no, a czemu ja nie mogłem, żeby on był moim wasalem? Nie, nie wiem, coś mi tu nie gra, to. Ja już rozumiem, niestety zepsułem, ponieważ to były moje pierwotne żądania, dlaczego ja wypowiedziałem wojnę, to chciałem po prostu od niego te terytoria, dlatego teraz nie mogę mu ich oddać i powiedzieć, że wszystko jest w porządku, także muszę zabrać te terytoria. Niestety, no trudno, teraz bym się skupił na to, żeby zaatakować tych fioletowych, natomiast ich bym zaatakował oczywiście, nie zabierając już tego miasta i taki byłby przynajmniej podstawowy plan. No i niestety dostajemy potężne minusy. Wydaje mi się, że no, że warto by było tutaj jednak aktualnie po prostu oddać te miasta. Tak mi się wydaje. Wiem, że tutaj technologia zaraz nam doda plus jeden limit miast. Ale i tak będziemy z tego dostawać chyba potężne minusy. Tak mi się wydaje. No nic, poczekajmy może te 4 tury, chociaż to będzie nas kosztować mega dużo punktów wpływów. Oddajmy jedno miasto przede wszystkim, tak jest. Wydaje mi się, że Adulis, bo to jest takie chyba najbardziej gówniane miasto, tak mi się wydaje. Adulis, no jest... Nie, w sumie mam bardziej gówniane miasto. Harapara jest w sumie całkiem gówniana, ty. Mam dużo ludzi, ale mało jedzenia. Dobra, to Adulis oddajmy. Uwolnię to miasto. Tak jest, chcę to zrobić, żeby to lud niezależny tym rządził. No i chcę być tutaj przede wszystkim przekupić, żeby mnie lubili, tak? Niech oni sobie tutaj żyją w spokoju, ja wtedy nie dostanę takich minusów. A zresztą zaraz, zaraz nam się to powinno ustabilizować, jeżeli chodzi o te wpływy, ponieważ dostanę limit miast plus jeden, no i później pójdziemy w technologię i te w ogóle te miasta będziemy mogli łączyć. No i taki jest plan generalny, no. Tutaj mam jakieś wojsko w ogóle też, ja mogę tutaj wysłać na granicę. Tutaj też mam jakieś wojsko, niech oni sobie tutaj odpoczywają. Czy ja chcę nowe wojsko robić? To w sumie możemy. Rydwany? Nie, chcemy tutaj tych ziomków zrobić. Teraz biblioteku, tych hoplitów. A tutaj niech zbudują może magazyn zbożowy. No na razie już jest ten magazyn zbożowy, ale generalnie się chyba przyda. Tego nie widzieliśmy nigdy. Tak mi się wydaje. It's a time of discovery and exploration. But discoveries are not made solely by traders and adventurers. Those who explore with ships and caravans would go in circles without those who explore with pens and parchment. The Joseon era is certainly famous for its ships. I wonder if their scholars worked with brushes and parchment, however, rather than pens. Zaraz się pewnie przekonamy, dobra. Ci odpoczywają, a nie powinni odpoczywać. Do roboty, kurwa, do góry, biegnijcie. No i co, składujemy wojska i zaraz wojna kolejna, no nie? Póki mamy te wojska, takie wiecie, na całkiem wysokim poziomie są tutaj, to wydaje mi się, że atak byłby, że jest w ogóle dobry pomysł, zaatakować przeciwnika. No jeszcze 2 tury i odblokujemy sobie tutaj punkty. No, możliwość posiadania większej ilości miast, a co za tym idzie, te punkty wpływu mi nie będą tak uciekać. Swoją drogą mogę już je wydać, te punkty, to chyba nie byłoby głupie, ale mnie nie stać, bo tutaj po 1500 kosztują te zasady. No dobra, next tura, niech se chłopaki tu podbiegną. O kurde, oni mają słonie. No, tu widzę, że solidna bitwa będzie się szykować w takim razie jednak. No, to chyba nie będzie takie przeprawa po parku. Słonie. Ciekawe na słonie, na którym są poziomy. A z drugiej strony mają tu piechurów z mieczami, jakichś kurwa łuczników. To są uselessy. W sumie chyba mamy jednak szansę. Całkiem spore nawet. Myślę, że... Pyk. Chcę wojny, ale nie chciałbym wojny z zaskoczenia. Tylko taką zwykłą chciałbym wykonać wojnę, a wiem, że chyba mogę to zrobić, bo mogę tutaj... Pyk, zrobić tutaj służ żądania.
I tutaj też złoży żądania. I wtedy taką normalną wojnę wypowiemy, a co za tym idzie, nie będę dostawać jakichś potężnych bonusów za to, że wypowiedziałem taką wojnę. To jest spoko. Okej, i możemy normalnie wojnę wypowiedzieć. Pyk. I robimy to. Opracowano teologia, mamy też plus jeden miasta, no i otrzymujemy też punkty wpływu, super. Ja bym to miasto chciał... A, przez to ja, kurwa, jestem debilem. No, wydałem też... Ja pierchruper, i teraz jak będę chciał wymusić kapitulację, to ja będę musiał to miasto przejąć, bo to jest ucisk moich ludzi. Zepsułem. Powinienem po prostu wojnę z zaskoczenia. Wczytujemy. Bo ja będę musiał wtedy przejąć to miasto, już nie mam limitu miast, po prostu pomyliło mi się. A nie mogę, bo mam co? Nie możesz tego zrobić, ponieważ zamiast tego następne jest działanie wypowiedzenia wojny. Kurwa, ale ja przecież te... Czekasz Franc? Nie chcę tego właśnie, nie chcę tego. Chciałbym anulować to żądania, moje żądania. Wycofać chciałbym je. I teraz wypowiedzieć wojnę. O! No i zajebiście. Teraz jest giduła. Jadę. Musimy chyba sobie trochę zrobić troszeczkę tego oblężenia, troszeczkę tutaj pooblęgiwać, że tak powiem, to miasto. Musimy jeszcze tutaj wsparcie, no żebyśmy na pewno to wygrali. No i tyle. Mamy tutaj jakieś jednostki jeszcze do podesłania? Mamy. Tutaj ci biegną. A zatem niech biegną. Next tura. Co tu się dzieje? Tu jest jeszcze jakieś wojsko. Też niech biegną. Ja mam wszędzie wojska jakieś. Tutaj możemy coś pobudować, ta irygacja to jest bez sensu. Na razie tak mi się wydaje. Zróbmy może... Może jakąś dzielnicę po prostu. Nie jestem w stanie tego zrobić, ze względu na stabilność. No to może wykonajmy studnie publiczne, żeby ta stabilność wzrosła. A tutaj wykonajmy oczywiście dzielnicę żywnościową, czy jak to się tam nazywa, rolniczą. No idźmy dalej w technologię. Przede wszystkim poszedłbym w technologię łączenia miast, czyli tutaj. Tutaj jest taka technologia inżynieria wojskowa, przejmij miasto. Zapewnia łączenie kilku miast i ja będę chętnie wykonał. Także musimy tutaj lecieć po kolei, tak? Czyli podbój, ale fajne to jest, ty klikam sobie i to od razu mi się zaznacza. I po kolei się robi, czyli podbój, taktyki oblężnicze i inżynieria wojskowa, super sprawa. I wynajdziemy też jakieś hierarchię armii, jakieś oblężnicze maszyny, super sprawa, mi się wydaje. No i tutaj oblężujmy? Kontynuujemy oblężenie cały czas, żebyśmy tutaj na pewno wygrali, jeszcze sobie doślemy wojska. Mam tu jakąś decyzję? Mam jakąś decyzję, mogę wybrać religię. Plus 2 stabilność, żywność na wody przybrzeżne, chronienie plus 5 wpływów. No i myślę, że to bierzemy. Stosunek dla morskich, szacunek dla morskich bogactw. Stosunek. Politeń z Harappa ma nowy dogmat. No i co, to też wysyłam wojska. Ci niech też lecą. Ci też niech lecą. I wszystko. Czekamy, aż tutaj zrobimy taranów kilka. Doślijmy wojska. Doślijmy wojska, opracowano podbój, super sprawa. No i jeszcze jedna tura i myślę, że będziemy ich podbijać generalnie. A później nowe kontynenty, albo później się skupimy może na tym. Na technologii? Jeszcze nie wiem, co do końca zrobimy w sumie. Kolos rodyjski możemy tutaj zbudować. Chyba niekoniecznie chcemy. Co chcemy? Stabilność chcemy podnieść, tak jest. Czyli zrobimy akwedukt. I nowa zasada, plus 5 wiary na terytoria, no niestety mi nie stać na te zasady, mam te punkty wpływów, niestety za szybko nie idą, ponieważ limit miast jest zdecydowanie przekroczony, no i wydaje mi się, że tutaj zapiszę i po prostu przeprowadzimy tak zwany atak. Udało się. Straciłem coś? No właśnie nic nie straciłem, dzięki temu, że mamy te jednostki oblężnicze, to ja dzięki temu nie tracę moich ludzi, to jest super. Udało się. Mogą zostać mi im jakby z tymi wasalami? A nie mogę jeszcze im jakby kapitulacji powiedzieć. Oni gdzieś mają jeszcze armię? Albo... Nie no, armii chyba nie mają. Dobra, niech wszyscy sobie tu odpoczną. W następnej turze. Tu już nie rób wojsk, już wystarczy mi wojsk. Rób co tu masz robić, czyli te biblioteki. Ty...
No nie pierdol, że mi jakiś lud niezależny zaatakował, ty. Co tu się odpierdala, ty? Co? Dobra, ale ja myślałem, że oni miasto przejmą. Dobra, jest git. Gwiazdka kolejna odblokowana, szybko wbijamy te gwiazdeczki. Dobra, wystarczy budowania moich żołnierzy. Starczy, bez sy. Wybudujmy, nie wiem, kolosa na przykład. Daj mi to 20 stabilności. Kurde. 100 sławy. No beznadziejne akurat to jest. To mi da, żywności, stabilność, ale to na inne państwa, na stolicę. Żywność stolicy, też beznadziejna to. O, to już fajne. Na dzielnicę lub miasto lub posterunek. Nauka na dzielnicę dla miasto. No to fajne, muzeum. To byśmy to zbudowali jak najszybciej gdzieś. Powiedzmy tutaj. Chciałbym, żeby się wszyscy przyłączyli do budowy tego wspaniałego budynku. Cyk. 6 tur to zbudujemy. No i ci niech lecą do tamtych. Niech się to wszystko jakoś zaraz połączy. Mam jakąś decyzję skazać, przebaczyć. Szansa na nieoczekiwany spisek czarownic. Dla wspaniałego miasta Memphis nadeszły ciężkie czasy. Mieszkańcy otrzymują, że to sprawka kryjących się pośrednich czarownic. Wzięli więc sprawy w swoje ręce. Oskarżyli młodą, wygadaną kobietę o przewodzenie szajce i pojmali kilku żałosnych nędzarzy. Opierając się na pogłoskach, jak postąpić z oskarżonymi? Skazać? Przebaczyć. No jak nie ma podstaw, to przebaczyć chyba, no. Odpoczywać. Wy też odpoczywać. A no tak, bo ja przyfiłem się i mówię, co? O, kto to jest? A przecież ja mi to przekazałem, ten terytorium. Dobra, wy podejdźcie sobie bliżej, żebyście się tylko mogli tutaj zregenerować. Wszyscy osmoza wprowadź. Armie najemne, wprowadź zastępne, niezależne ludy. Nie, to nie chcę. Wszyscy muszą odpoczywać. Tylko niech te małe jednostki się połączą razem, żeby tu syfu nie było. Reszta odpoczywa. Cyk. Taki jest plan. Plan jest chyba całkiem niezły. Sporo mamy tych jednostek swoją drogą. Odpoczywać. Wy też odpoczywajcie, wy się połączcie tutaj. Cyk. Nowa zasada. Wrogowy imperium. No nie mogę jej wprowadzić, klasycznie. Ty chcesz mi powiedzieć, że Frankowie mi kurwa oblężenie robią? Czy ty jesteś kurwa poważny? Ty, Frankowie mi oblężenie zrobili. Na moje kurwa miasto. Jak ja ich przecież uwolniłem. Co jest grane? I czemu tym ziomkom nie spadałem tego? Bo tutaj nie miało wyglądać, że miałbyś koniec wojny, ty. Ja sobie tu jakieś gówna buduję, a co przyjmują, ty. Odbić to miasto. Nie no, ja tych franków to będę musiał rozdupcyć, widzę. Kurde, no szkoda, bo ja nie mam co z tym miastem zrobić, ale robimy teraz technologię w miarę spoko, czyli to przejmij miasto i chyba będę mógł łączyć te miasta i będzie zajebiście. Jeszcze jakieś taktyki oblężnicze zrobiłem, no kurwa, że oni mi harapary zajęli, to jakiś żart jest. Nie no, teraz to się wkurzyłem trochę. Dobra, wracamy, ty. Nie no, ja im zajmuję to Adulis, bo nie wiem co z tym miastem, nic nie zrobię właśnie z tym miastem, taki jest problem generalny. No nic z nim nie zrobię, co z tego, że sobie przejmę. Dostanę tylko giga wielkie minusy, no. Taki jest problem. Ja najchętniej bym go przekazał to miasto mojemu temu. Mojemu wasalowi, który. A tym wasalem będzie jakby. Będzie. Będą ci. Kartygańczycy? Kartagińczycy. Mam nadzieję. Tylko no oni się coś za bardzo nie chcą poddać. Coś im te morale, kurwa, tak średnio spadają, niestety. Dobra, odbijesz to moje miasto, ty. Atak na Haraparę, odbijać w tym momencie, natychmiastowo. Wszystko fajnie, hi, żarty, ale no... Chłopy, co mi moje miasto przejęli. Moje stolice mojego państwa w ogóle. Generalnie.
Dobra, niech ci się regenerują, a tutaj... No tutaj chyba możemy przeprowadzić atak nowotwór, że coś się stanie. Tak, chciałbym nadpisać. Nadpis. Za tak. Natychmiastowa walka. I tu nic nie straciłem. Natomiast to było na tyle małe, że jakby się za bardzo nie martwiłem. Odpocznijmy sobie, dobra. Miasto przejęliśmy im i to jest bardzo niedobra informacja dla nas, szczerze mówiąc. No niestety będę dostawał srogi, srogo na dziurę. Budujmy tu coś, co podniesie stabilność. Będą te łaźnie. No ci niech tu okupują moją haraparę, oblężenie jak tu trwa. Pomóżcie im, czy coś, polowie. Nowa zasada, no świetnie, tylko nie mamy punktów wpływów. Gazu, no wątpię, że oni gdzieś tu mają wojskę, zaraz przejmą tutaj to. Tą karemę. Nasze wszystkie wojska tego ziomka zostały wyeliminowane. Chociaż chyba jakby zostały wyeliminowane, to bym momentalnie mu te nastroje wojenne spadły, więc chyba gdzieś tu jeszcze ma te wojska, gdzieś na innym jakimś kontynencie po prostu. Tu jest w ogóle fajne miejsce też do założenia jakiejś osady. Będziemy myśleć na ten temat. A gazu do przodu, next. Tworzymy balisty. No i niech się tworzą. Nie musimy się spieszyć z oblężeniem mojego własnego miasta. Chyba. No musimy tu wejść i im pomóc jakoś. Widzę, że tutaj nie możemy. Tutaj będziemy musieli to zrobić. I tutaj to samo. Prawda? Tak jest. Moja strona ma przewagę i bardzo, kurczę, dobrze. Dobrze, że ci mnie nie atakują. Ta Suza są spoko, oni są mega, mega wychillowani. Chociaż nie, wasze ludy są wobec siebie nieufne. No ale mnie nie atakują. Orientacja, świat, pokojowa, status. No, także super. Będą cię atakować. No, ci to fujarcy straszne. Zdradzieckie. No i tutaj trzeba jakieś wsparcie dosłać. Nie, z której strony w sumie, z tej? Kurde, to wszędzie góry, nie ma jak tu wsparcie dosłać. Tu my. Bo tutaj już nie mogę, nie możesz tego zrobić, ponieważ pole wsparcia jest okupowane. Szkoda, to mi chyba najbardziej przeszkadza, że nie mogę tego zestakować, tych ziomków i tych ziomków. Że już jak oni są w tym polu, to ja nie mogę nic zrobić, wkurza mnie to. Bezsensowne to jest. Dobra, no i chyba... Okej, mauzoleum wybudowane. Wydaje mi się, że chyba możemy... zaatakować ich, no. Wątpię, że coś się wydarzy złego. No, zero utraconych jednostek, git. Miasto otwarte, mamy to. Tylko teraz mam za dużo tych wszystkich miast. Jest problem, ale... zaraz wynajdziemy coś takiego jak inżynieria wojskowa. I mam nadzieję, że będzie spoko. Wy się nie ruszać, chociaż nie wiem, gdzie rozstawić wojska. To jest takie też moja zagwozdka. Nie wiem, gdzie do końca byśmy chcieli te wojska rozstawić. Wydaje mi się, że tutaj pod tą Suzą. Że tutaj możliwe, że będziemy następny nasz atak przeprowadzać, więc tutaj będę wojska rozłożył aktualnie. No i jedno bym tutaj zostawił chyba na górze, w razie będzie by przypłynęli przeciwnicy. O, też wyjebane. Tak, dobra. Harapara niestety ma stabilność na zerowym poziomie, jest to lipa. Że jak najszybciej zbudujmy tutaj studnie publiczne. Tutaj ta stabilność wzrosła. I czekamy jeszcze jedną turę, aż się tutaj tworzy nasza nowa technologia. Wy sobie odpoczywajcie. No, wy biegnijcie tutaj. Wy co? Kurde, za dużo wojsk. Wy może na razie, no może gdzieś tutaj podbiegnijcie. Przeczekajcie. Wy też tutaj, też przeczekajcie. Wy, w sumie mogłem ich teraz zaatakować, ale... no rozjebałbym ich, ale nie wiem, czy to mądre. Wy też tutaj podbiegnijcie. Wy przeczekajcie. I mam tutaj jakiś event. Plus 15 nauki. Wiarę plus 15 nauki. Klikam next turę. Mamy to. Oblokowano łączenie kilku miast. I chciałbym zobaczyć, na jakiej zasadzie to działa. No i właśnie na takiej zasadzie. Tylko potrzebujemy do tego, kurwa, punktu wpływu. No właśnie.
Ale dobrze myślałem, no ale niestety te punkty wpływów teraz potrzebujemy. One się mega wolno nabijają, a później mogę sobie wchłonąć miasta. No i zajebiście byłem, jakbym sobie wchłonął te miasta w sumie. O, mogę to wchłonąć. Spoko, ja bym to wchłonął. No i byśmy dostawali teraz na plusie punkty wpływu. Super sprawa mi się wydaje. Dobra, elegancko wyszło. Jest dobrze, mamy wszystko czego nam trzeba. Nawet teraz nie wiem co trzeba robić. Teraz musimy się rozwijać chyba. Więc niech... Chociaż może byśmy wojska... Wojska może byśmy wysłali z powrotem do miast. Albo nie, w sumie. Nowe posterunki to moglibyśmy pozakładać. Niech wyślę tutaj jakieś wojska, niech sobie biegną. No a reszta wojsk niech czeka. Niech czeka cierpliwie. Wybierzmy jakąś technologię, którą niech oni tutaj wynajdują. Niech to będzie rzemiosło. No i wszyscy tutaj panowie macie czekać. Takie jest wasze zadanie, po prostu czekać. No i tu możemy jakieś nowe rzeczy pobudować. Niech to będzie to coś, bo to mi da plus 2 wpływów i nauki też mi fajne tutaj da. My chcielibyśmy nauki dostawać jak najwięcej. Tutaj też możecie to Seon zbudować. 5-6, 5-6, 5-6. Tak, żeby najlepiej czegoś nie zniszczyć, ale nie wiem czy jest taka tutaj możliwość. Nie ma. No to zniszczymy 10 stabilności. Skoro i tak to miasto już nie ma stabilności, to... No i tutaj to samo, nie? Najważniejsze inwestować w naukę. Rzemiosło. Opracowana retoryka. Zakład rzemieślnicy. Spoko, dopiero teraz w sumie. No i co, idziemy po kolei. No w konnice, tutaj jakieś tłumacze, posterunki zagraniczne, coś tam, władza imperialna. Bla, 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 bla. Fundusy z handlu, spoko, idziemy w to. W ogóle mogę już zakończyć tą wojnę? Jeszcze nie mogę. Wy też zbudujcie to do nauki, nie? Możecie? Możecie. Budujcie to do nauki. Plus 7, plus 6. O, plus 5, plus 6. Elegancko. Opracowana konica. Można już zakończyć trwającą wojnę. W końcu. Słuchaj. Wymuszam kapitulację. I zostaniesz moim wasalem. Co ty na to? Ja bym ci najlepiej coś oddał. Szczerze, jakiś sadr bym ci oddał. Mogę to zrobić? Raczej wątpię, szczerze mówiąc dałbym jej to. Nie mogę chyba tego zrobić. Na kolana i do pala, w skrócie. O kurde. Dobra, i zostały inne imperia, natomiast przy naszym imperium inne imperia to są jakieś kurwa XD, tak bym powiedział. Także jest gituwa. Tutaj bym sobie założył posterunek. No gazu panu, czemu oni mi tak naokoło idą, ty? Tutaj płynąc spokojnie. A i technologia. Ma jakieś tutaj technologie, posterunki zagraniczne niech będzie. I wy wszyscy niech odpoczywają. Wszystkie moje wojska, nie ma na razie co, niech odpoczywają. Tutaj jakieś zakłady garcarskie, coś tam budujmy, żeby tylko budować i się rozrastać. Ale widzę, że... Czyli to będzie wojna... Okej, okay, można zarezerwować cud. Czyli tak, czekajcie. Pomarańczowi za wasala mają tych niebieskich. Znaczy tych, nie wiem jaki to jest kolor. Jaki to jest kolor? No taki turkusowy chyba. Jak się to nazywa? Oraz żółtych. Czyli to oni tu jeden wielki kontynent to jest jedno państwo. Tak samo jak my. Jeden wielki kontynent to jest tak jakby jedno państwo. No i teraz będzie się toczyła bitwa o te kontynenty. Jak najszybciej chcielibyśmy to zająć. W ogóle ty, oni są... A nie. Myślałem, że oni są Rzymianami. A nie, tu jest napisane Rzymianie. Którzy to Rzymianie? Ci? Żółci to są Rzymianie? O kurde, to są technologicznie do kitu. A ci? No ci już są Anglikami, czyli epoka średniowieczna. A my jesteśmy lepsi? Epoka nowożytna to jest lepsza epoka? Lepsza, czyli moglibyśmy ich hura zaatakować i zmiażdżyć, nie? Zamiast w tą technologię iść. No tylko przesyłanie wojsk na drugą stronę będzie w miarę problematyczne. Skupmy się może na chwilę na rozwoju, tak mi się wydaje. Czy chwilę byśmy zainwestowali w rozwój. Przede wszystkim może byśmy poszli w technologię właśnie tutaj militarną. To był dobry chyba pomysł.
hutnictwo, tutaj byśmy jakieś zajebiste rzeczy robili. Zbrojownie, gildie, jakieś coś tamtego, sabotażysta. O, broń palna. No to jest coś właśnie, w co bym chciał iść bardzo, w tę technologię wojskową. Ciało oblężnicze, no fajne by to było. Bombarda. Takie coś istniało kiedyś? O kurde. Zamek skałkowy i tutaj byśmy mogli tego, normalnie do nich strzelać. I byśmy mieli katastrofalną przewagę nad nimi. Moglibyśmy ich zmiażdżyć technologicznie. Wydaje mi się, że zamiast iść w tę alchemię i to wszystko, wizgamy broń palną i lecimy do przodu, nie? Działa oblężnicze. To jest? Linie zaopatrzeniowe. Plus jeden limit miast. I to ja to chcę. Ile to będę robił? 7 tur? Nie, to bym musiał całą środkową linię zrobić. To nie chcę jednak. Nie, anuluj. Jak to anulować? Ja bym chciał... karabiny. Chciałbym umieć strzelanie. Muszkieterowie. Dobra, najsik. Next tura. No i wydaje mi się, że no to tak zrobimy. Tu bym założył posterunek, żeby sobie tutaj przyjąć to miasto. No i tutaj bym inwestował w wojsko? Kurde, chyba tak. Chociaż tutaj jest mały... Nie no, 11 ludzi jest. To w sumie nie tak mało. Na swoją drogę tu trzeba ustawić, w co mam inwestować. Przede wszystkim w żarcie, w przemysł i w naukę. Nie wiem, czy teraz się opłaca w ogóle inwestować w tych hoplitów. Wydaje mi się, że niekoniecznie, jak zaraz będziemy mieli strzelanie. Dobrze w naukę, co? Biblioteka? Tutaj też chyba w naukę bym poszedł. Biblioteka, jakieś szkoła. No pójdźmy do dom skrybów. Tutaj, no tutaj za bardzo się nie opłaca na razie dom skrybów. Tutaj chyba raczej podstawowe rzeczy takie jak ubory albo coś takiego byśmy zrobili, albo proste taką dzielnicę tutaj naukową. Pyk. Dobra. Opracowana władza imperialna. Część stolice. Rogatka. Plus jeden funkcjonariusz z aktywnego handlu. Można zarezerwować nowy cud. Ale to potrzebuje na to, z tego co rozumiem. Zablokowała jedną z moich armii. Na terytorium. Za żądania zapłata 2800 golda. Co? Co? Zaatakowano mnie. Gdzie my zaatakowano niby? Chyba, że mojego sojusznika, tak? No to niedobrze tak mojego sojusznika traktować w sumie. Pożałują tego, ale to zaraz. Wysyłam tam armię moją. Tak czy siak ta bitwa będzie musiała tam zostać. Wykonana, no nie? Do tej potyczki między nimi a nami w końcu dojdzie, tak? Czy tego chcemy, czy nie? No ale przydałoby się teraz ogarnąć te miasta, żebyśmy nie mieli tak dużo miast i przydałoby się wchłonąć te miasta wszystkie, jeżeli możemy jakieś wchłonąć za punkty, no żeby się pozbyć takiej ilości miast, które mamy, bo niestety z tego mamy poważne też minusy. Ktoś tu nic nie robi, to miasto nic nie robi. No to możemy to zbudować chyba, nie? Ten Seon. Mam do plus punkty właśnie też tych wpływów. To nam się przyda. Zróbmy tak zatem. No i git. A i tu trzeba przestawić, no przede wszystkim żarcie, przede wszystkim przemysł. No tak, bo ja teraz wszystkie miasta muszę przemysł tutaj, żarcie, przemysł, nauka. Żarcie, przemysł, nauka. Żarcie, przemysł, nauka. No trochę dłużej będziemy robić te technologiczne rzeczy. Ale wydaje mi się, że nie aż tak długo, w sensie. Tak jest. Jest w porządku. To się za bardzo nie zmieniło w sumie. Żarcie, przemysł, nauka. Trochę wolniej chyba będziemy robić, ale no bez przesady, no nie? W 3 tury mogę kolosa postawić? No to stawiam na 3 tury. Mogę sobie wybrać, gdzie go postawić, czy nie? Nie, chyba on już został wybrany, że tutaj będzie stawiany ten kolos. No i tutaj co robimy? Też możesz pomóc w stawianiu kolosa. Niech będzie. Czekam, aż się zrobi posterunek i tutaj też bym chciał zrobić posterunek w sumie. Chciałbym to wszystko pozajmować.
Znaczy, nie wiem, czy... A nie, nie obejmuje tak ten teren. No to też walnimy sobie tutaj postępnek, jak najbardziej. Nie będzie to jakieś dużo kosztować, więc możemy to zrobić. Teraz pomóżcie przy Kolosie, może nie, pomóżcie może przy obelisk bogów. Przy zbudowaniu obeliska bogów. Niech będzie tutaj. Whatever. Gwiazdki epoki do odblokowania. This Colossus is a mighty image of a mighty empire. And it's discreetly garbed in a toga for those who pass beneath. Ale miażdżymy tutaj przeciwnika. No i w sumie zbudujcie to wszyscy, nie każdy tutaj się zajmie budową tego. Coś takiego zróbmy. Wy się zajmiecie może budową Stonehenge? No to mi da tylko te punkty sławy. Żywności w stolicy Imperiów. Nie wiem. Możemy chyba zbudować ten Stonehenge. Tak już mogę dużo też nie będzie. O, będzie trwało 36 tur w sumie. 18. 8. A, dobra. Tym więcej mas pomaga, tym lepiej. No i tutaj rzeczywiście naukę idziemy, inwestujemy. You have unlocked seafaring. Żegluga oceaniczna. Odblokowaliśmy targ rybny i kogę. Okręt abordażowy. Doświadczony statek morski otrzymuje mniejsze uszkodzenia za kolejne tury spędzone na głębokiej wodzie. I to jest, to mi się podoba. Ta koga jest bardzo istotna. Będziemy dzięki temu chyba na dłuższe odległości mogli po prostu płynąć. Tutaj załóżcie mi proszę cyk. Posteruneczek. No i teraz proszę płynąć na dół. W sensie... Nie na dół, tylko wiadomo, w dół, ale nie na dno. Czy teraz jak oni będą pływać po głębokiej wodzie, to oni zginą, czy to jest jakby... Chciałem to przetestować. O, chyba niekoniecznie, czyli mogę sobie pływać jak mi się żywnie podoba, tak mi się wydaje. Co prawda będę dostawał z tego powodu damage, ale generalnie chyba jest fest gituwa. No pomóżcie w budowaniu czegoś. A, bo ja te pomniki wiary to mogę w bezskończoność, nieskończoność budować. A, to nie chcę. Dobra, tu jest posterunek, w ogóle on obejmuje to wszystko, także my chcemy tutaj teraz płynąć. Tutaj, no i tutaj w dół gdzieś popłyńmy. Odkryjmy, co tu jest do odkrycia. W sumie jeszcze jakąś armię bym też posłał tutaj, żeby do góry popłynęli. Nie wiadomo, co to w sumie jest. Chętnie bym się dowiedział. Zbudujmy dzielnicę naukową. Czemu by nie? Pęczano cud. Naukowa dzielnica, wydaje mi się. Tu też mi się wydaje naukowa dzielnica. Idziemy wprost w naukę, żebyśmy naprawdę ich rozdupcyli, jeżeli chodzi o technologię. Myślę, że już to robimy, ale fajnie by było, jakbyśmy jeszcze przytryhardowali tą nauką i faktycznie wjechali. Nie, przypadkiem to klikłem tutaj. Kurde, nie ma gdzie tu dzielnicy zbudować, zróbmy tutaj. Tu możemy zakazać, otwórz ekran zasad, przyjąć, otwórz ekran, bo bym tu chciał. Plus jeden nauki na święte miejsca, na dzielnica badawcza, jeden wiary. Chyba to bym wolał. Cyk. Dobra, i to możemy przyłączyć razem, cyk. Poszerzamy nasz teren. I też nie tworzymy nowego miasta, żeby nie dostawał jakichś pojebanych kar. Git. I zróbmy tutaj kolejną naukę, inwestujmy cały czas w naukę. Cyk. Mega nam szybko ta nauka swoją drogą idzie. Zakazać? Pokaż, co tu mamy do zrobienia. No to klikłem już. Czemu mam drugi raz wybór taki? Co wybrałem? To jakiś inny wybór jest. Czyżbyśmy byli z niezwykłymi... Nie wiem, idę w to. Whatever. A, jednostka mi się niszczy! Cyk, uratowany. No i... co? Ty, a ja mogę przekazać mojemu sojusznikowi po prostu moje miasto? Tego? Czy niekoniecznie? Chciałem z tobą porozmawiać i przekazać ci moje miasto. Daj wolność, mogę mu dać wolność, nie wiem po co. Po co mu wolność? Nie no, nie mogę chyba mu miasta przekazać. Otwieraj listę miast. Chłoń, mogę wchłonąć moje miasta, ale no, przekazać to chyba nie za bardzo mogę. Wy odpoczywajcie.
A czemu ja tu tworzę w ogóle takie jednostki? Nie, no nie tworzysz jednostek, wystarczy chyba. Bo już sporo tych jednostek mamy stworzonych. Stwórzmy tutaj dzielnicę może naukową. Znowu. Cyk. No wy do siebie, do góry. Tutaj też naukowa dzielnica? Cały czas w naukę idziemy? Chyba kurwa nie takie głupie z tą nauką. No i tutaj byśmy przede wszystkim zaraz zainwestowali w tego, nie? W szkoły. W ogóle tu trzeba... Kurde, trzeba też te dzielnice zwykłe, przemysłowe porobić, nie? Żeby to wszystko szybciej się budowało. Co to jest w ogóle? Jakaś rafa kolorowa? Wielka rafa koralowa. Dobrze, strzeliłem. Dobra, płyńcie tu i tutaj trzeba nowe osiedle. Oni jaki tu osiedlają się już szybko. Tutaj naokoło obiegnijmy. Ty, mega szybko się tu osiedlili, halo. Co to jak najszybciej im tutaj wybić z głowy ten pomysł z osiedlaniem się. Tylko ja też nie mam niestety punktów wpływów, no jak najszybciej bym te wpływy musiał tutaj robić. No i będzie w następnym odcinku pewnie... ostatnia bitwa pewnie. Będziemy się pewnie bili. I kto wygra, ten wygra, kto przegra, no ten przegra i tyle. I się zakończy. Mogę tutaj w te zakłady poinwestować. Chyba to się opłaca, wydaje mi się. Biuro celnika. Chyba spoko. Funduszy na kupca. Niestety nie mam za dużo funduszy. Amfiteatr. No i coś takiego zrobimy tutaj. Taką zakolejkujemy sobie to wszystko. Co się dzieje? Pełni nienawiści są do mnie. No, jesteśmy wrogami. No, jesteśmy... Albo ja, albo oni, więc akurat się nie dziwię, że są pełni nienawiści. No i tutaj posteruneczek. Myślę, że tu będzie idealny. A tymi ziomkami myślę, że możemy tu w dół popłynąć, zobaczyć co się dzieje. Tutaj też bym chyba... Jest tu rzeka jakaś? Niby chyba jest. Tylko nie wiem, czy ona przepływa przez nas. Bo ona stąd wypływa. Czyli tak średnio mamy tu rzekę. Ty, oblężenie. Ja prowadzę oblężenie? Nie, ktoś mnie zaatakował, ty. Co to jest? Jakieś plemię mnie zaatakowało. Ty, co jest grane? Czekaj, to ja mam tu takie wsparcie, że ja chyba mogę dosłać, nie, ziomów? No, myślę, że wystarczy, wypad wojsk. Zwycięstwo. Dobra, i możemy w ogóle na nową epokę i myślę, że tutaj sobie zakończymy. Ja się muszę zastanowić, jaka to będzie epoka. Znaczy, jaką tutaj wybieramy, jaką tutaj kulturę wybieramy, która będzie nam odpowiednio służyła. I widzimy się zaraz i zakończymy sobie. Dobra, miałem taką rozkminę między tutaj Astro-Węgrami, którzy dają mi tutaj wpływy, a wpływy są bardzo ważne i mam bardzo solidną jednostkę, 52 ataku, a między tutaj Francuzami. 54 ataku, ciężka kawaleria. Kurde, ciężka kawaleria. Chyba strzeleckie będą byłyby lepsze jednostki. Ale to zawsze możemy zwykłych strzelców też porobić, ale to mi daje plus 10 nauki na miasta. No nie jestem, nie mogę po prostu. Nie ma takiej możliwości, że ja to po prostu pominę. Oczywiście, że stajemy się Francuzami. O kurde, ale ze mnie samica. No i tyle, klikamy chyba next. Tu jeszcze możemy coś budować. Cały czas rozwijam jakby technologię, bo to wydaje mi się, że tym właśnie w tym ostatnio był problem w poprzednich sezonach, w poprzednich rozgrywkach. Inwestujemy w technologię, wydaje mi się, że mamy bardzo dużo tej technologii, a co za tym idzie, no jesteśmy już powoli całkiem niezłymi koksami. O kurde, przypadkiem to klikłem, chciałbym broń palną wynaleźć. Chciałem tylko zobaczyć na to drzewko. Właśnie, jakimś dziwnym chyba drzewkiem szedłem. Tak mi się wydaje. Tak, wydaje mi się, że jakimś tutaj gdzieś środkowym, jakieś gildie i tak dalej. Ja tym miałem iść po prostu. Tym drzewkiem i tutaj mieliśmy sobie broń palną wynaleźć. I nowe jednostki, żebyśmy mogli robić. Dobra, koniec tury. Zobaczmy tutaj. A, pamiętam to.
And yet, the world gets smaller as bridges unite. Tak, to zbyło generalnie. Kurde, w 1400 roku jeździmy normalnie już pociągami. To już trochę crazy. Nieźle po co. Nieźle, niezła rozgrywka. Wydaje mi się, że trochę szczęścia na dobry początek. Nie, w poprzednich odcinkach zaatakowałem na pierwsze, co robiłem, to o, tak kurwa i Gido. Tylko poczekałem, aż oni mnie zaatakują, no i myślę, że dzięki temu to zwyciężymy. No, wydaje mi się, że mój przeciwnik jest w epoce średniowiecznej, chłopie, a ja zaraz będę do niego strzelał z karabinami, tak sobie. Myślę, że nie ma szans. Broń palna, w ogóle co ja mogę, ja tu mogę skoordynowane karabiny mogę już wykonać. Świadomość narodową, technologicznie, mimo tego, że jesteśmy w sumie tak mega do przodu, to jesteśmy jednak jeszcze chyba mega do tyłu. Jak mi się wydaje, no zobaczcie, ile tutaj technologicznych rzeczy nie odkryłem, ale też wydaje mi się, że to, co ja robię, czyli idę górną i dolną drogą jednocześnie, jest bardzo głupie. Tutaj chyba w tej grze trzeba zadecydować, w co idziemy, czy idziemy dolną ścieżką, czy idziemy górną. No my wybieramy ścieżkę dolną. Tylko ja coś chyba teraz zepsułem, bo ja zakolejkowałem to jakoś dziwnie. Czekaj. My byśmy chcieli po prostu pójść do tego, tutaj. Pójdziemy tutaj, pójdziemy do karabiny, dobra, zamek skałkowy, linie zaopatrzeniowe, okej. Okay. Jeszcze działania oblężnicze też bym stworzył, nie? Tutaj mi... To jest też fajne, to może najpierw działania w ogóle... Nie, źle. Zróbmy coś takiego. Jeszcze raz, najpierw broń palna i działania oblężnicze, a później pójdziemy tamtą drogą. Stwórzmy tu posterunek. Nie wiem, czy oni tutaj dadzą radę dowiec, chyba niekoniecznie. No i co, na dzisiaj to by było tyle, widzimy się jutro. Udało się stworzyć posterunek. O, ale nie udało się wejść tutaj do nich na tego, na mapę. Kurwa, musiał, szkoda, że nie wysłałem wszystkich wojsk, by mi te posterunki zagarnął jak najszybciej. No szkoda, bo oni teraz mogą mieć solidną przewagę dzięki temu, że oni to sobie pozajmowali. No ale technologicznie jesteśmy lepsi od nich, więc powinniśmy to odbić. Ja przesyłam tam wojska. Myślę, że w kolejnym odcinku sobie poza odcinkiem troszeczkę pogram, bo teraz to będzie takie nudne klikanie tylko prawego przycisku, przenoszenie wojsk, zbieranie wojsk i czekanie, aż się ta technologia wytworzy. Wydaje mi się to turbo kurczę sleeper. Także myślę, że zrobię to poza odcinkiem i w następnym odcinku się widzimy, jak będzie albo jakaś wojna, albo nie wiem, ktoś mi wojnę wypowie, nie wiem, jak coś się ciekawego wydarzy, to po prostu zacznę wam wtedy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie, możecie wpaść na mój drugi kanał i widzimy się jutro, cześć.